Nazywam się Franciszek Baśliński i jestem technikiem robotykiem. Ten nowy zawód jest odpowiedzią na oczekiwania pracodawców w zakresie uruchamiania, obsługi, konserwacji oraz diagnostyki zautomatyzowanych linii produkcyjnych ze stanowiskami zrobotyzowanymi. Przedmiotem mojej pracy są roboty i ich układy sterowania. Zawód prowadzono w lutym 2021 roku, a kształcenie odbywa się w technikum. Zawód ma dwie kwalifikacje. W Wrocławiu klasy o profilu technik robotyk prowadzi technikum nr 7, a studia umożliwia Politechnika Wrocławska i Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej. Pracą zaczynałam jako mechatronik, ale specjalizuję się w robotyce. Ukończyłam specjalistyczne kursy i szkolenia w zakresie programowania sterowników PLC, czyli układów sterujących pracą robotów, paneli operatorskich HMI i systemów monitorujących SCADA. Posiadam też niezbędne w mojej pracy uprawnienia SEP do 1 kV. To zawód dla pasjonatów nowoczesnych technologii. Niezbędna jest zdolność logicznego myślenia i wyobraźnia przestrzenna oraz dobra praca w zespole. Trzeba być też dokładnym, cierpliwym i kreatywnym. Wymagane umiejętności to znajomość języka angielskiego i różnorodne umiejętności techniczne. Technik robotyk pracuje w dobrze oświetlonych, ogrzewanych i wentylowanych pomieszczeniach zamkniętych, typu hale produkcyjne, laboratoria zakładowe oraz biura. Godziny pracy są przeważnie stałe i nie przekraczają 8 godzin dziennie. Może wystąpić konieczność pracy w dni wolne. Praca wykonywana jest w pozycji siedzącej, stojącej lub wymuszonej pochylonej. Podstawowe narzędzie pracy to komputery ze specjalistycznymi programami oraz panele HMI. Niezbędne są też mierniki, zestawy do lutowania i zestawy narzędzi precyzyjnych. Technicy robotyki są obecnie potrzebni we wszystkich branżach przemysłu. Różnorodność prac, które może wykonywać technik robotyk, jest naprawdę duża. Może pracować jako operator robotów przemysłowych, programista, konstruktor, technolog, sprawować nadzór techniczny nad systemami zrobotyzowanymi i tworzyć dokumentację linii i procesów produkcyjnych. Specyfika pracy na różnych stanowiskach znacznie się od siebie różni, ale praca zdalna jest możliwa. Uruchamianie i testowanie robotów, kalibracje, serwisowanie i naprawy wymagają obecności w fabryce. Natomiast programowanie, projektowanie, tworzenie dokumentacji, wizualizacji procesów i analizy danych można z powodzeniem wykonać zdalnie. Technik robotyk jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów w przemyśle. Zastosowanie robotów jest coraz bardziej powszechne, a zawód ten daje praktycznie 100% gwarancję zatrudnienia. Jeśli lubisz zaawansowane technologie i programowanie sztucznej inteligencji, to może być ten zawód dla Ciebie. Dla mnie to nie tylko praca, ale też świetna zabawa, za którą dobrze płacą.